Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a castle. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będą kolejne samony dla widzów. Tak jak widać, tym razem będą one dla Mr. Bossa po raz piąty już, bo to już jest jego piąty film z samonami. Samonów będzie ponad 800, 364 losowania u astrologa, no i później, chociaż nie na koniec dosłownie, ale zrobimy sobie jeszcze 157 losowań w świątyni czasu po oczywiście przebudzoną postać, później dowiecie się jaką. Także szybkie przedstawienie konta, prezentacja i lecimy z tematem. 40-16 jeżeli chodzi o kampanię, 361 poziom konta, zobaczymy jaki poziom VIP-a tutaj mamy. Jest to poziom 10, już widziałem. Także gracz nie jest całkowicie free to play, ale na pewno nie były wydane tysiące. Nawet chyba nie setki, raczej jakieś drobne. Nie ma paczki za pierwsze doładowanie. To już jest chyba trzecia paczka, ale w każdym razie jej nie ma. Więc no, coś tam było wydane, więc niestety gracz free to play całkowicie nie jest, nawet jeżeli wydał 5 zł. Sprawdzamy oczywiście boskie próby. 29, poziom 19. 36 razy 3, tutaj pominięte, 3-6, 3-6, 14, poziom 0, 4-2, 0, 0 i już do końca 0, także tutaj troszkę do nadrobienia, ale rozumiem, że się nie chce. Boskie próby według mnie są dosyć nudne, nie jest to aż tak ciekawa rozgrywka, jak myślałem, że kiedyś będzie. Leśne istoty 459 piętro, nie martwi 478, zwierzę ludzie 447, świetliści 452, niebiańscy 351 piętro, podziemcy 345, no i ogólna królewska wieża, ta podstawowa, piętro numer 702. Także tak by to wyglądało. No i teraz tak, później zobaczymy co jeszcze chcemy, gospoda pod dębem. Taki standard, taki standardowy obchód właśnie po wszystkim, 286 czerwonych mebelków tutaj mamy. I tutaj mamy jeszcze w magazynie jeden, także 287. No i Gwyneth na poziomie 9 mebelków czerwonych, tak samo Scarlet. Tutaj już widzę, że mamy Odena, Sylasa, Thorana, Daemona, Feraela, Grezula, także sporo. Mamy takich postaci u niemartwych. Patrzymy dalej na leśne istoty. Aeron, Tassi, Saurus, Raku, no i tyle. Lecimy dalej. Tutaj już widzę, że mamy Krena na pewno. No i tyle, nie? Właśnie mało osób robi zwierzę ludzi, zauważyłem. A kilka postaci tutaj zasługuje. Ains Olgon, Albedo, Merlin, Joker, Arthur, no i Leonardo. No i tyle. Dobra, tutaj mamy tak, Lucrecja, wiadomo, Zolrad, Frampton, Mehira 7, także zbliża się do 9. No i tutaj mamy Taylin, Alne, Atalię. No i na koniec przebudzoną wersję Taylin. Także tutaj mamy przebudzoną postać na poziomie wzniosłym jedną już. Pradawne drzewo, 119 poziom, 2-6, 2-6, 3-5, 30, no i 75. No i na koniec jeszcze kryształ rezonansu, 518 poziom na 655. Także mamy dosyć spory zapas, więc nie musimy się tutaj przejmować. Jeszcze może bestie zobaczymy, jak tutaj mamy 13, 15, 18. Ta bestia jest łatwa do zmaksowania, bo na początek dostajemy całkiem sporo kopii. Pierwszy poziom, drugi, szósty, siódmy. No i tak by to wyglądało, także ładnie. Siódmy i szósty poziom. To już jest całkiem ładnie. No i to by było na tyle, nie? Przede wszystkim mamy tutaj 82 postacie na poziomie wzniosłym, czyli bardzo, bardzo dużo. A na poziomie plus 30 przedmiotu sygnowanego mamy 29 postaci. A są to następujące postacie. Już tutaj dokładnie sprawdzamy, no to lecimy. Mortas, Mehira, Zolrad, Astar, bliźniaki, Taylin, Alna, Atalia, Scarlet, Frampton, przebudzona Taylin, Sylas, Oden oczywiście, standard, Thoran, a tutaj dalej mamy Rowana, Artura, Saurusa, Feraela, Isolda, Jokera, Merlina, Albedo, Aerona, Krena. Mamy następnie Daemona, Ainza, Raku, Grezula, no i oczywiście Lucrecję, która jest na przynajmniej 80 poziomie grawerunku. Na 80 dokładnie. Mamy również Grezula, Ainza na 60.
Scarlett Framptona na 60. mamy. Gdzieś tam ktoś jeszcze mi mignął Oden na 60. No i tak by to wyglądało. Także co my chcemy dostać? Tutaj mało wytycznych było. Przede wszystkim robimy za Fraela u astrologa, więc brakuje nam 7 kopii. Następnie robimy Audrae, 13 kopii, także ciężko to będzie to osiągnąć. Ale no spróbujemy, wiadomo. No i w świątyni czasu losujemy przebudzoną wersję Brutusa. To będzie też bardzo trudne, bo tych emblematów czasu nie ma jakoś bardzo dużo. Ale spróbujemy. Jeżeli chodzi o normalne frakcje, tutaj nie było żadnych wytycznych, więc domyślam się, że chodzi po prostu o kończenie postaci, gwiazdkowanie postaci, po prostu robienie tego, co mamy na liście. Ale taki szybki przeglądzik, no to na pewno fajnie by było gdzieś tam Anokiego zrobić, Granita, Nastę, no Alaro polemizowałbym, Tali na pewno, leśne istoty, tutaj większość porobiona chyba, nie? Na pewno Eorin, jego brakuje. No i nie martwi, tutaj chyba jest właśnie najbliżej wszystkiego. Czyli Treznor, Kayleen i Fane, wszyscy na mitycznym plus. I zobaczymy, ilu kopii brakuje do tych postaci. Wszędzie po 4 chyba, co? Nie, do Treznora, dobra. Do Treznora brakują 2. I do Kayleen oraz Fane'a po 4. I właśnie na tę frakcję będziemy używali zwojów frakcyjnych, także szybka lista życzeń i lecimy z tematem już na całego. Peggy Morrow, Sonia, Scarlett Walker, Tesku, Alaro, Anasta, Anoki i Tali, czyli te postacie, które wymieniałem gdzieś tam. No tutaj jeszcze Oku było, warto zrobić, o nim zapomniałem. Oku, Eorin, Pippa, Astar, Respen, Oden, Fane, Teuin, Kayleen, no i Treznor, także można było się tych postaci spodziewać. Po prostu chcemy wszystko, co jest na liście, żadnych szczegółowych wytycznych nie było. Także lecimy, może na początek zrobimy sobie te 3 karty, bo później będą mi się myliły i będzie trudno dodać do ilości samonów, jak wypadną jeszcze z astrologa i tak dalej. Także na początek mamy Antandrę, Angelo, no i Aeron. Dobra. Także przechodzimy tutaj, no fajnie by było z 2 postacie chociaż premium zobaczyć. Mamy Audrae, także super, bo Audrae bardzo chcemy, przypominam, jest to druga postać u astrologa. No i chyba tyle, nie? Tylko jedna wypadła. No niestety tylko jedna. Czy jest coś, co bardzo byśmy chcieli? Przede wszystkim u niemartwych. Chyba nie ma, co? Nie wypadło nic ciekawego. Znaczy, jest wiele ciekawych postaci, ale niekoniecznie te, które chcemy. No i tutaj chciałbym w końcu komuś na koncie otworzyć z tych znakomitych kamieni postać przebudzoną. Może tym razem się uda, bo mamy 8, zobaczymy. No i nie tym razem, nie będzie pierwszego razu Mr. Bossa. No i mamy postacie typu Alaro, typu Tesku, no te postacie są na liście, więc spoko. No dobra, także tutaj szału nie było, miejmy nadzieję, że szału będzie gdzie indziej. Na przykład u astrologa, na przykład w świątyni czasu. Te miejsca chyba są najbardziej takie pożądane już na tych etapach. Szybkie wznoszenie i wracamy do tematu. Już teraz polecimy na całego, jest bardzo dużo miejsca, więc będziemy te samony na pewno robili mega szybko. Początek zawsze troszkę taki długi, wiadomo. Kamienie, wznoszenie i tak dalej. No i na koniec Walker. A my lecimy do tawerny. I ruszamy na całego, serduszkami najpierw. Fajnie by było zobaczyć tak z 4-5 elitek tutaj chociaż, minimum. Na serduszkach nie ma żadnych gwarantowanych, jest na diamentach, zwojach i zwojach frakcyjnych to 30, przypominam. U astrologa i w świątyni czasu co 70. Mamy Sonię, bardzo szybko elita serduszek. Mamy Treznora, więc bomba. Mamy Astar, więc mega ładnie lecą, nie? Z serduszek. Mamy Tali, także już 4 postacie. Założyliśmy sobie, że chcemy 4-5 elitek, tak jak zawsze zakładam mniej więcej. Tak szacuję. No to już mamy 5, nie? I mamy Oku. Więc na pewno dostaniemy więcej niż chcieliśmy. Walker, niech będzie. Respen, to już chyba 7. 8. 9. Peggy Morrow. No mega ładnie z tych serduszek sypie, trzeba przyznać. Co prawda teraz się troszkę uspokoiło,
ale ten początek był mega, mega dobry. O, proszę bardzo. Przebudzony Aziz, serduszek. I jeszcze to nie wszystko, nie dość, że przebudzona, to jeszcze zwykła Litka Morrow. Także powiedzmy, że 10 plus 1, nie? Przebudzone dużo trudniej dostać, więc trzeba je liczyć osobno. 11 plus 1 Scarlet. No i 12 plus 1 Tali. Także mieliśmy dostać tak z 5 elitek. Tak mniej więcej zawsze by wychodziło, plus minus. Matematyka. No i dostaliśmy 12 zwykłych elitek plus jedną przebudzoną postać. Także myślę, że tutaj absolutnie nie ma żadnego najmniejszego powodu do narzekania. O, wznosimy i lecimy dalej. Jeszcze Sonię zrobimy przy okazji. No, może nie będziemy dalej robić, później się tym zajmiemy. Nic nam tutaj się nie świeci, więc lecimy dalej. Akurat taka ładna liczba, 37 multi, więc na pewno będzie dużo gwarantowanych. Tailwind. Fajnie by było zobaczyć jeszcze jedną przebudzoną, albo jakąś premium może, Scarlet. Może Zafrael albo Aldrae właśnie, bo te postacie chcemy. Sonia, więc fajnie by było, no chociaż jedną premium zobaczyć, albo przebudzoną właśnie. Zobaczymy, może będzie szczęście. Tesku. Tesku i Tesku, masakra. Oczywiście dobrze. Masakra w dobrym sensie. Fein i teraz Alaro. Eowyn. Eorin. Sonia. Bardzo ładnie te litki lecą, trzeba przyznać. Nie tylko tam gwarantowane, tylko dużo szybciej. I są też podwójne, co mnie bardzo cieszy. Walker. Morrow, Tali i Tesku po raz kolejny. Mamy Peggy. Fejna mamy również. Co dalej jeszcze zobaczymy ciekawego? Tailwind. Na pewno będzie jeszcze jedna gwarantowana. Ciekawe, cóż to będzie. Będzie tu Walker. I jeszcze gratis Anasta. No proszę bardzo, jak tu ładnie poleciało. Także jeżeli chodzi o zwykłe samony, to naprawdę mega udane według mnie. Bardzo, bardzo dużo elit leci. Na pewno możemy się z tego cieszyć. No, mam nadzieję, że takie samo szczęście będzie na Astrologu i u Świątyni Czasu, nie? U Próg Świątyni Czasu. Żeby wyszło poprawnie językowo. Dobra. No to lecimy na Astrologa, nie? Później zrobimy frakcyjne, na koniec standardowo. No to lecimy, nie? Tutaj przebudzona tej linii jest jeszcze niezmienione. Więc zmieniamy na Zafraela i 7 kopii potrzebujemy bodajże. Zaraz to zweryfikujemy. Przebudzona wersja tej linii już jest na jednej gwiazdce. Zafrael, tak, jedna kopia do mityka, 3 do mitycznego plus i 4 jeszcze do wzniosłego, także 7. Także 364 losowania, co oznacza, że będziemy mieli 5 raptem gwarantowanych. Więc chciałbym zobaczyć 10, bo wiecie, że zawsze sobie tak zakładam, że ilość gwarantowanych razy 2 i to mnie będzie właśnie cieszyło, tak? Taki cel sobie zawsze, powiedzmy, że zakładam. I mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Rzadko się to ostatnio udaje, 3 karty. Także spoko. Fajnie by było zobaczyć tego Zafraela dosyć szybko, a nie tak gwarantowana tylko. Mamy kopię numer 1. Od razu kopię numer 2. No, gdzie ta trójeczka? Halo? Jest kopia numer 3 i jeszcze 3 karty, także kartami sypie nieźle, nie? Dobra, wjeżdżamy na diamenty. Numer 4.
No dawać tego 5, 6 i od razu 7. Nie no, musimy coś tam pootwierać, bo będzie mnie to wkurzać. Chyba tyle, nie? Jeszcze to może otworzymy. I to będzie taki zapas, powiedzmy. Dawać piąteczkę szybko. Ty no, nie mówcie, że nie zrobimy w ogóle za frajela. Numer 5 bodajże. Przy 6 sprawdzimy się, upewnimy. Ale żeby ona dosyć szybko wyleciała, nie? Ty no, może być tak, że jednak nie zrobimy w ogóle za frajela. To jest numer 6 chyba i nie mamy już gwarantowanej. Także troszkę lipa. Liczyłem tutaj na większe szczęście. I tak mamy już więcej niż mieliśmy dostać, ale... Ja tutaj na astrologu jestem zazwyczaj bardzo ambitny, tak, jednej kopii jeszcze brakuje. Dobra, no to... Musi dopisać szczęście. Jedna kopia za frajla. Natychmiast. No i teraz na koniec? Będzie, nie będzie, no lipa, lipa. Także 6 kopii. Mieliśmy dostać 7, jakie 7, 5 mieliśmy dostać, dostaliśmy 6. Więc no szału na pewno nie ma, nie? Dobra, to może na świątyni będzie szał? Bardzo dużo kopii brakuje, bodajże 9 chyba. Także tutaj no raczej nie ma szans. Dlatego nie robiliśmy pierw świątyni, bo to graniczy z cudem, żeby dostać tyle brutusów. Żeby od razu go gwiazdkować. Obym się pomylił i żebym zrobił go chociaż na tym wzniosły. Także 157 daje nam raptem 2 gwarantowane. Zobaczymy, czy tutaj uda się podwójną ilość zgarnąć. Byłoby mega spoko. No i zaczynamy zabawę. Która nie zaczyna się zbyt fajnie, niestety. No nie mówcie, że całe szczęście poszło na zwykłe samony, mamy jedną kopię. To by było słabe. No niestety. Jakby poleciał teraz, to byłby jeszcze jeden gwarantowany, a tak niestety. Dobra, mamy kopię numer 2 i niestety żadnego gwarantowanego już. Więc po prostu liczymy na szczęście. No jeszcze chociaż jedna kopia. Jedna, no nie proszę więcej. Znaczy proszę, ale chcę chociaż jedną. Teraz. No niestety, także astrolog średni. Świątynia też niestety średnia, nie? Zazwyczaj jest tak, że... Mam duże szczęście na astrologu, ale co ileś filmów trafia się taka osoba, u której szczęścia nie mam, no i wychodzi na to, że wypadło chyba na ciebie, Mr. Boss. No dostaliśmy i tak jedną więcej niż powinniśmy, no ale to jest raczej i tak słabiutko, nie? 18 kart łącznie ze świątyni i z astrologa. Otwieramy. Treznor spoko, jak najbardziej przygarniamy. No tutaj tragedia. 5 zwykłych postaci. Anoki spoko akurat, myślę. I tutaj raczej też tragedia, nie? 5 postaci, 4 postacie ciulowe, że tak powiem. No dobra, no to wznoszenie i... Zostały zwoje frakcyjne niestety tylko i wyłącznie. Ale widzę, że coś się uda zrobić. Treznor może iść na poziom wzniosły, więc zawsze coś. Także raczej będą mnie martwi. To mogło ulec zmianie. Ale jeszcze 2 postacie musimy zrobić u niemartwych, więc myślę, że idzie wszystko na niemartwych. Bo brakuje nam jeszcze tak. Ile kopii do Fejna, ile do Taylin. Tutaj mamy 2 razy Fejna. Także 2 kopie Fejna nam brakują. No i 4 kopie Kaylin nadal, tak? Chyba tak, nie? Tak, 4 kopie Taylin. Kaylin, już się mylą te postacie po prostu. Dobra, także... Możemy wpierw otworzyć te 3 karty.
Baden. Oczywiście wracamy do większej prędkości. No i mamy Grezula. No i mamy Fejna, także spoko. Zmieniamy frakcję na niemartwych, bo to jedyna słuszna opcja chyba. Zresztą tak było mi podane, że zwoje frakcyjne mają iść właśnie na niemartwych, więc tutaj oczywiście się zastosuje. No i liczymy na Fejna i Kaylin najbardziej, nie? A dostaniemy Odena. Co też jest spoko, bo wiadomo, każda gwiazdka na Odenie to mega fajna sprawa, ale żeby nie przeszarżować, na ilu on tam gwiazdkach był już? Na 3, dobra, także jeszcze możemy troszkę z nim tutaj poświrować, tylko bez przesady oczywiście. Może z tego ekranu zobaczymy, czy jest jedna kopia, czy dwie do niego. Nie ma żadnej, dobra. Także jeszcze góra dwie kopie Odena możemy dostać. No i później trzeba byłoby go zmienić. No mam nadzieję, że to nie będzie tylko i wyłącznie Oden już do końca. Kaylin spoko. Fejn spoko i Kaylin też spoko jak najbardziej. Na pewno będzie jeszcze gwarantowana jedna. Chyba Fejn, nie, Kaylin by była lepsza teraz, Tailwind. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to Fejn chyba może iść już na poziom wzniosły. Także tylko Kaylin się nie uda, jeszcze Treznor. Fejn może iść, nie? Może iść, dobra. Także super, coś tam się przynajmniej udało, nie? To nie jest tak, że kompletnie nic nam się nie udało tutaj zrobić. Bardzo dużo kopii zwykłych postaci gdzieś tam na samonach. Przebudzony Ezis też poleciał. Także samony na pewno udane. No, czego niestety nie można powiedzieć o astrologu i o świątyni czasu. Sonia jeszcze nie pójdzie na poziom wzniosły. Tutaj też chyba wszystko w miarę, no niekoniecznie daleko, ale troszkę brakuje. Nawet do Anokiego, dobra. Eorin to niemożliwe. Do zrobienia oku tak samo. No i tutaj zrobiliśmy Treznora, zrobiliśmy Fejna. I do Kaylin zabrakło nam jednej kopii. Także tak by to wyglądało. Także podsumowując, no zwykłe postacie, zwykłe frakcje. Tutaj nie było żadnych wytycznych, więc ciężko się też na ten temat wypowiedzieć. Ale powiem tak mniej więcej, co udało się zrobić. To w sumie tylko głównie dotyczy niemartwych. Także udało się zrobić Fejna, udało Treznora, nie udało Kaylin. Mieliśmy dostać 5 kopii ogólnie u astrologa, dostaliśmy 6. 6 razy za Fraela, niestety jednego zabrakło do poziomu wzniosłego. Mieliśmy również dostać 2 kopie postaci przebudzonej w świątyni czasu. No i dostaliśmy 2, więc tutaj nie mieliśmy żadnych absolutnie dodatkowych, nadmiarowych. Więc niestety świątynia czasu poszła chyba najgorzej. Jakby nie patrzeć, bo u astrologa na ta jedna kopia więcej wpadła. Bez szału, absolutnie bez szału. Ale no, była ta jedna kopia, tak? W świątyni czasu nie mieliśmy żadnej dodatkowej kopii. Więc upewniamy się, że wszystko pootwierane. Ale z tego co widzę, to tak, no ciekawe, kiedy zobaczymy pierwszą postać przebudzoną na filmie ze znakomitego kamienia duszy elitarnego bohatera. Mam nadzieję, że niedługo. Także na koniec pozdrowimy gildię standardowo. Cóż to za gildia Tarospel? Także Mr. Boss chciałby pozdrowić oczywiście gildię Tarospel. I przy okazji ja też chciałbym pozdrowić, z tego co widzę, sporo wolnych miejsc. No i sporo osób do wyrzucenia, także macie pozdrowienia od naszej dwójki. Cała gildia Tarospel, niektóre osoby kojarzę tutaj. Także macie pozdrowienia. Wszyscy bez wyjątku. Proszę bardzo, wszystkich pokazujemy. Jeżeli szukacie gildii, to Tarospel na pewno zaprasza, bez żadnych wytycznych, więc gildia, no podejrzewam, że na luzie, nie? Dobra, śmiała kuna do tej pani bodajże, chyba, bo różnie bywa, można napisać i pewnie was przyjmą, także jeszcze raz pozdrawiam. No i na koniec oczywiście drzewko, nie zapomniałem, spokojnie, 75%.
Także raz, dwa, aha, była oferta. Dwa, trzy. Tak, trzy skromne poziomy, ale są. Kryształ rezonansu, 10 poziomów więcej, więc jest, powiedzmy, że okej. Zresztą ty masz bardzo dużo postaci na poziomie wzniosłym, bo wychodzi, że masz teraz 84, plus być może będziesz mógł coś jeszcze zrobić, ja tam dokładnie się nie przyjrzałem. Bardzo ci oczywiście dziękuję za możliwość zrobienia summonów na twoim koncie po raz piąty, bo to jest już piąty film, więc bardzo, bardzo ci dziękuję, bardzo to pomaga w rozwoju kanału, bo summony są lubiane, zwłaszcza po dłuższych przerwach. Bardzo wam za to dziękuję, że oglądacie te filmy nadal. Także jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy ten film obejrzą. Pozdrawiam was, życzę wam wszystkiego dobrego. Oczywiście jak najbardziej udanych summonów na waszych kontach, jeżeli macie zamiar w najbliższym czasie je zrobić, lub właśnie, nie wiem, robicie w trakcie tego filmu. To życzę wam samych postaci przebudzonych i samych postaci premium. No i życzę przy okazji wam miłego już powoli weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.